Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move. Krzysiu, zgubił podbierak, opowiedz. No, nie masz go na takiej dodatkowej jeszcze lince? Nie. Rozpił się magnes. Już ci odbiorę. Dobra, jakiś jeden wędkarz jest. Jesteśmy dzisiaj w Lozewiu. Fala też jest. Natomiast no, humory dopisują i to najważniejsze. Dobra, jestem w stanie dorzucić do Franka, natomiast no, ta woda wygląda bardzo mętnie i chyba dzisiaj będzie problem z tym, żeby dorwać tą troć. No jest nas trochę, więc może komuś się poszczęści. Dobry. Dobry. Ciekawości, co teraz łowicie? Troć. Troć? I złapiecie coś, tak? No. Nie, bo jest za duża fala, ale to zawsze lepiej siedzieć tutaj niż w domu. Dokładnie. Roman już złowił dzisiaj rybę, kolegę z Warszawy chyba, jak dobrze pamiętam. Dzisiaj ekipa zacna. Pokaż, na co będziesz łowić, co? Dzisiaj jakiś tajny patent? Nie, standardowo wszystko. Chyba na bodziasy, o. Też masz bodziasy? Mam bodziasy, to są. Przygotowany to jesteś jednym słowem. Ja, dokładnie. Nie, fajnie, fajnie. To do wskazówek. Fajny, ten, to jeszcze taki tubisek. To chyba ciężkie, co? Wygląda na takie w miarę konkretne. O, tak przypuszczam, że około 20 gram powinno mieć, bo jest gruba blaszka. Co tu jeszcze jest takie? No tajem nic nie mam żadnych. No, mam bodziasy proste i te wygięte. Tak, to trochę za lekkie, nie? Ale dalekosiężne, jest fajnie. No też, te proste one bardzo ładnie daleko lecą. Słuchaj, co to za wędeczka jest? Wiesz, co to jest Ryobi? To jest do 80 gram. Aha, o, to taka i mocna. Prawie 3 metry ma, no. Wziąłem tak pierwszy raz, ale. Ale daleko leci. Każdy może być zadowolony. No ręka trochę boli, bo to jest jednak no wszystko wada, nie? No i 3 metry, wiesz, 3 siła metry, razy tak. Ramię, wiesz. To 3 metry robią robotę, tak do stówki dorzuca mi się wydaje, chociaż nie wiem. No właśnie, ja mam tego pena, męczę go chyba już czwarty rok. Ciężar wyrzutu 19,49. No i on właśnie z tymi bodziasami też dobrze współpracuje, daje radę. Jeszcze mi się nie złamał. Aha, no to. Bo może za mało tych dużych ryb łowią. Zaraz zobaczymy, na co łowi kolega, co przyjechał do nas z Łodzi. Jest pierwszy raz na trociach. Ja się jestem ciekawy, co on ma na tym haku. Znaczy się na haku może niekoniecznie, na tej plecionce. Podglądamy dzisiaj, na co łowimy te trocie. No i nie powiem, ty jesteś taką ciekawostką, bo no wiesz, przyjezdny z daleka. Pierwszy raz i na troci. Na troci, no i wiecie, i tutaj wszyscy właśnie przebieramy nóżkami, co on będzie tam miał, nie? No kolega nawet ma bodziasy, ten co z wami przyjechał, a tu nie, no niewiarygodne. Skąd ten patent na bodziasach? I to jeszcze mój ulubiony. Nie, naprawdę, na te warunki to wydaje mi się, że to będzie strzał dziesiątkę. W ogóle panuje taka, taka tendencja, takie, nie wiem, przeświadczenie wśród wędkarzy, że jak jest ta trącona woda, żeby troszeczkę bardziej w zielone kolory wchodzić. Nie wiem, czy to ma wielki sens, ale może. A tutaj jest bardzo fajnie, bo zobaczcie, jest takie miejsce chyba głębsze, gdzie troszeczkę mniej tej fali jest. Dzisiaj łowią z nami koledzy w zasadzie z całej Polski, którzy są też pierwszy raz no, na takim żywiole. No i mają pierwszy raz do czynienia z falami. I jeżeli chodzi o falę, to u nas na morzu wygląda to w ten sposób, że fala łamie się tam, gdzie jest płytko. Mamy dołki, takie rynny i wypłycenia. Wypłycenia nazywane są rewami u nas. No i przeważnie na rewie
ta fala się załamuje, nie? No ale tutaj, tak jak widzimy na załączonym obrazku, najprawdopodobniej ogólnie jest wypłycenie dosyć znaczne i ta fala po prostu wszędzie się załamuje. Także należałoby znaleźć jakiś taki odcinek wody, gdzie ta fala się nie załamuje i wtedy tam jest głęboko. Tam jest przeważnie dołek. Znacie takie zasady, jak tsunami się robi przecież. Tam, wiecie, jest jakieś trzęsienie ziemi gdzieś tam na oceanie, hen. I czym bliżej, no właśnie, brzegu, czym płycej, tym ta fala się właśnie zwiększa. Tak samo w morzu jest, ale tutaj dzisiaj dużo nie zobaczymy. No co? No do domu już jedziesz. No jadę. No, porzucisz nas tak. Porzucam was. Dziewczyny zadzwoniły, to jadę. Nie no, żartuję. Nie ma ryby. Ryby w rafie będą. Jadę do rafy. Rafa to jest taki sklep, wiecie, tutaj u nas w Władysławowie. Ale zobacz, tutaj jest tak jakby mniej tych fal, nie? Mniejsze są. Troszkę mniejsze są. No ale ryby nie ma. I tam trochę wędkarzy też jest. Chyba więcej będzie nas wędkarzy tutaj dzisiaj nad tą wodą niż tej ryby w wodzie. No ale kolega chyba pierwszy raz w Rodzewiu. Co ty myślisz o tym miejscu? Jest pięknie. W tej chwili mamy cichutko, fala jest dużo, dużo mniejsza. Atmosfera przecudna. Pozdrawiamy tu wszystkich wędkarzy. Wszystkich. Nieważne czy morskich, czy słodkowodnych. Jest super. Dobra, jest pięknie. A słuchaj, no bo tak mnie zawsze ciekawi jedna rzecz. Osoby, które przyjeżdżają no, z głębi lądu, często patrzą na te nasze fale trochę z przerażeniem, żeby w nich łowić. Co ty widzisz, co ty myślisz, widząc takie fale? No tak jak powiedziałeś, lekko jestem przerażony, no bo fala duża po rzuceniu. W tej chwili no mamy tu spokojnie, ale wcześniej byliśmy w Jastrzębiej Górze. No po rzuceniu, po wciągnięciu paru metrów, wszystko mamy już na plaży, natomiast tu jest lepiej. Ale jest fajnie, fajnie. Cały czas to podkreśla, atmosfera jest najważniejsza. No może nam się coś tam tu uda wydłubać, zobaczymy. No jeszcze nikt zapału nie stracił i bawimy się dalej. Myślisz, że ta turystyka taka wędkarska, morska ma sens u nas w Polsce? Ma sens. Na śródlądziu ponoć coraz gorzej z rybą, nie? No na pewno, jest dużo takich tak zwanych misiarzy. Złowić nieważne, czy wymiar, nie wymiar, czy ochron zabierają, a... No tutaj może tych ryb jest trochę mniej, są nieco większe, natomiast mam takie wrażenie. Ale też w portach mamy ten sam problem, jest bardzo dużo ludzi, którzy zabierają wszystko, małe okonie też. Także to chyba wszędzie coś takiego jest. No ale dzisiaj taka sytuacja, ludzie, o i z tyłu też wędkarze nie dają za wygraną. Tam Roman z Chrzanowa łowi, a gdzieś tam w oddali jeszcze czterech wędkarzy i chyba nawet ktoś na surfa tam próbuje szczęścia. Nie wiem, czy dzisiaj tam pójdziemy. Natomiast o tyle jest lepiej tutaj niż w Jastrzębiej Górze, że nie ma wiatru. I jak zawsze wybieracie się nad morze troszeczkę sobie połowić, sprawdźcie, z której strony wieje wiatr, bo nawet jeżeli on może nie jest mega jakiś duży, to mamy tutaj ten wybór. Mamy chociażby Karwie, mamy jeszcze Mią Górę, mamy Władysławowo, gdzie też się można schować troszeczkę, wiecie, po stronie wschodniej albo zachodniej od portu. To ma też znaczenie, no ale szczególnie tutaj właśnie w Rodzewiu, zobaczcie, wielki klif, duże drzewa. Jeżeli wiatr jest od lądu, tak jak mamy właśnie teraz, to w zasadzie my go nie czujemy, nie? Pięknie. Pięknie, naprawdę jest pięknie. No i ty na zero nie wyszły, zobacz, patrz, nie? Waziko wpadły. No i na koniec piękny bodzias, szlak trafił. Trzeci, w dniu dzisiejszym. No także zaczepów jest na potęgę i naprawdę zbrojenie przynęty na jeden haczyk zamiast na kotwiczkę robi robotę. I chyba trzeba będzie tak zacząć zbroić te przynęty, bo w tych warunkach jest bardzo ciężko. No i tutaj też prawdopodobnie dużo drewna naniosło, nie? Jakichś krzaków. Czasami widać
przy samej linii brzegowej, że coś tam jest z jakichś konarów drzew, ale tego musi być dużo więcej tam, także tutaj dzisiaj wszyscy potraciliśmy sporo przynajmniej. No ale takie życie. Trzymajcie się, cześć!